Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z gry Soldiers of Vietnam. Jak zapewne i jak zapewne zauważyliście, wywiązałem się z obietnicy, rzecz jasna, że dnia dzisiejszego, w dzień za duży, ukażą się kolejne dwa odcinki z rzędu, no, Soldiers of Vietnam. Tak więc właśnie. No i jak się akurat okazuje, no z racji szybkości przechodzenia tej gry, ostatecznie, no, padło na to, żebyśmy zrobili sobie maraton, jakby nie patrzeć. No i właśnie, z tego też powodu, oto... No i właśnie, z tego też powodu... No niestety, ale nie można wymieniać granatnika. Niestety nie można przeprowadzić powodu, no ale trudno, no. Ale w każdym razie pewne jest za to to, że wymienimy sobie tutaj, no właśnie, blizgana czy coś tam podobnego na granatnik i udamy się dzisiaj ponownie rozpętać piekło w wietnamskiej puszczy. Tak więc zaczynamy, jakby nie patrzeć. Kontynuować tam się akurat okazuje maraton, bo ten. Split up and clear these fields. The enemy are dug in. Watch for ambushes and keep an eye out for traps. Good luck. Now move out. A teraz ruchy. Okej. Okay. No i wygląda to tak. Dobra, uwaga, schodzę do rzeki. Okej, pola wyczyszczone.
No i co w związku? No tak, reklam nie wyłączyłem. No sorry, ale ten. Poczekajcie chwilę. Okej, jesteśmy już po reklamacji. Wykonaliśmy misję piątą. I teraz misja szósta. We need you to hold the town. They're going to throw everything they have at you. Good luck, soldier. Zamierzają wyrzucać w ciebie wszystkim, co, co tylko przy sobie mają. Powodzenia, żołnierzu. Brzmi groźnie. Naprawdę groźnie, kurde. Obcas, który nie. Stało? A mecz z granatnika przeszły. Ale o tu granie. O nie! O nie! Watch at the respawn, restart level. No i pierwsza śmieć w tej grze, jak się akurat okazuje. Ale ja się poddawać, że zamierzam... Co jest? Opanować na przestrzeni tych...
niech to! Okej, to chyba troszkę zajmie. Powtarza się sytuacja z misji trzeciej, niech to! Powiedzcie mi, jak ja mam przetrwać te pozostałe paręnaście sekund, skoro wszyscy moi koledzy już dawno zdążyli powymierać. No chyba, że ja przepraszam bardzo, zrobimy taki myk. Tak, w tej grze są dwa AK-47. No właśnie, no drużyna altryryjska, kurde. Wszakże ma być tutaj jakaś różnorodność, a nie byle popierdółka, jasne? I że niby to małe coś to jest właśnie miasteczko, mamy że niby rozumieć, tak? Ja tu bym mi się obrażał te obecki. Czy ja w tej grze kompanu zapierać się na jego odrobinę, czy to jest tak, czy to jest odrobinkę? To.
Okej, okay, udało się, wreszcie się udało. O kurde, no muszę wam przyznać, że to było prawdziwe piekło, jakby nie patrzeć. A w następnym odcinku, który pojawi się już wkrótce, będzie nam dane rozprawić się ostatecznie z Wietkończykami, jakby nie patrzeć. I zajmiemy i zrobimy najsilniejsze rzecz w historii gier o Wietnamie, czyli będziemy strzelać z helikoptera. No właśnie. Tak więc wyczekujcie nowego odcinka już za moment albo za parę. Do zobaczenia za chwilę.